tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Z nami pan przewodniczący Mirosław Maliszewski. Panie przewodniczący, proszę powiedzieć, w jakim celu dzisiaj tutaj komisja zebrała się właśnie w Rzeszowie? Sejmowe komisje pracują najczęściej nad projektami ustaw, które są kierowane, ale też zajmują się problematyką, która jest z punktu widzenia ich działalności warta do podniesienia. I dzisiaj zdecydowaliśmy się odbyć wyjazdowe posiedzenie komisji na Podkarpaciu, w Rzeszowie, po to, aby zastanowić się, jakie są miejsca, możliwości i przyszłość dla tego regionu. I takim jednym z miejsc możliwości widzimy produkcję wina, produkcję ekologiczną, agroturystykę i na te tematy będziemy dzisiaj dyskutować, a głównie ta dyskusja będzie się opierała wokół produktów winiarskich, które zaczynają być marką tego regionu. Jakie są oczekiwania tej branży właśnie względem Państwa też jako komisji, którzy decydujecie o wielu sprawach? Wiele osób szuka dla siebie alternatywy na mapie gospodarczej, wielu zdecydowało o tym, że taką alternatywą może być produkcja winiarska, więc to środowisko oczekuje dobrych, przejrzystych przepisów, które pozwolą mu normalnie funkcjonować, prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie, ale także być konkurencyjnym na rynku, także na przykład wobec produktów importowanych czy innych produktów, które na tym rynku się pojawiają. Chodzi o to, aby stworzyć dla tych przedsiębiorców, rolników, lokalnego biznesu, małych gospodarstw agroturystycznych dobre warunki do tego, żeby można było prowadzić działalność gospodarczą i zarabiać na tym pieniądze. Bardzo dziękuję za rozmowę. tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.